Szanowni Państwo, otwieram 40. nadzwyczajną sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku. Przypominam Państwu o ciążącym na nas obowiązku jawności obrad. W związku z tym proszę o włączenie kamerek, chyba że z przyczyn technicznych jest to niemożliwe. Szanowni Państwo, nim przejdziemy do procedowania, rozpoczniemy od sprawdzenia kworum, a więc klasycznie obecność na sesji. Paweł Andruszkiewicz. Panie Pawle, jest pan? Jestem, dzień dobry, pozdrawiam. Piotr Andruszkiewicz. Jestem, witam. Dziękuję bardzo. Mirosław Boć. Jestem, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Jacek Brzeski. Tak, jestem. Dzień dobry. Dziękuję. Małgorzata Czopińska. Jestem. Dziękuję bardzo. Paweł Grzeszczak. Jestem. Dziękuję. Marcin Jakowicz. Marcin Jakowicz. Nie słyszę. Andrzej Jelec. Jestem, dzień dobry. Dziękuję. Małgorzata Kaczorowska. Jestem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Robert Kępa, jestem. Jan Kunda. Dzień dobry, jestem. Dziękuję. Jerzy Kunda. Jestem, dzień dobry. Dziękuję. Marcin Łobodziński. Jestem. Beata Łukaszewicz. Beata. Jestem, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Małgorzata Mistera. Dzień dobry, jestem. Maria Popieluch. Jestem, dzień dobry. Halina Saruń. Jestem, dzień dobry. Dziękuję. Jan Sekta. Jestem. Andrzej Szocik. Andrzej Szocik. Nie słyszę. Olga Łominowicz. Jestem, dzień dobry. Dziękuję bardzo. I Łukasz Zakrzewski. Dzień dobry Państwu, Łukasz Zakrzewski. Potwierdzam swoją obecność na sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że w sesji uczestniczy 19 członków Rady. Dwóch jest nieobecnych, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy procedowali porządek obrad. Szanowni Państwo, w dniu 7 kwietnia do Biura Rady wpłynął wniosek burmistrza miasta Giżycka z prośbą o zwołanie najlepiej w dniu 15 kwietnia najzwyczajnej sesji poświęconej, umówmy się, uruchomieniu dotacji, którą uzyskaliśmy w ramach pomocy państwowej. Jest to sesja nadzwyczajna, ale mimo wszystko w każdym momencie możecie Państwo zadać ewentualne, złożyć ewentualny wniosek co do zmiany porządku obrad, przy czym panią skarbnik już witałem. Pana sekretarza widziałem, że gdzieś się kryje. Natomiast nie widzę żadnego z burmistrzów. I nie wiem, czy to tylko tak u mnie widać, czy faktycznie nie są obecni ani burmistrz, ani wiceburmistrz. Ja mam wiadomości, burmistrz jeszcze jest na pogrzebie, bo coś tam jeszcze się przedłuża. Także proszę o usprawiedliwienie. No to nie zmienia postaci rzeczy, że w tym momencie wniosek o jakąkolwiek zmianę porządku obrad jest bezprzedmiotowy.
bo wnioskodawca z tej sesji i porządku obrad nie będzie w stanie się do takiego wniosku odnieść. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do procedowania obu projektów uchwał, a więc wieloletnia prognoza finansowa oraz zmiana budżetu na rok 2021. W materiałach Państwo w piątek dostaliście oba projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. W rzeczywistości oba projekty uchwał dotyczą wpisania do budżetu i zadysponowania jednej konkretnej kwoty właśnie wynikającej z dotacji. Powiem szczerze, że czuję się trochę niezręcznie. Czy Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym, jeżeli Państwo pozwolicie, to poddam pod głosowanie oba projekty uchwał w ramach jednego zapytania, czyli analogicznie do sytuacji z ostatniej sesji, a więc będę raz wyczytywał każdego z radnych, a każdy z radnych udzielać będzie odpowiedzi, czy jest za wieloletnią prognozą, czy jest za zmianą budżetu, bądź też wstrzymuje się, bądź też jest przeciwny. Ja zakładam, że ta procedura już przećwiczyliśmy i ona nie budzi u Państwa żadnych wątpliwości. W związku z tym, proszę Państwa, gdzie jest moja karta do głosowania? Dobrze. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Giżycko, a także projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021. Jeżeli Państwo jesteście za, bądź też wstrzymujecie się, bądź też jesteście przeciwni, proszę o jednoznaczną deklarację oddzielnie dla każdego projektu uchwały. Paweł Andruszkiewicz. Panie Pawle. Panie Pawle. Dwa razy za, panie przewodniczący, dwa razy za. Dobrze, bo już się przestraszyłem, że coś jest nie tak. Za i za. Piotr Andruszkiewicz. Za i za. Mirosław Boć. Pierwszy projekt za, drugi również za. Dziękuję bardzo. Jacek Brzeski. Obydwa projekty za. Dziękuję. Małgorzata Czopińska. Jestem za przyjęciem obu projektów uchwał. Dziękuję bardzo. Paweł Grzeszczak. Jestem za przyjęciem obu projektów uchwał. Marcin Jakowicz. W dalszym ciągu nieobecny. Dalej Andrzej Jelec. Przepraszam, coś mi się tu zacięło. Obydwa projekty za. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kaczorowska. Jestem za dwoma projektami. Za. Dziękuję bardzo. Robert Kępa. Za oboma projektami. Jan Kunda. Też jestem za oba projektami. Dziękuję bardzo. Jerzy Kunda. Oba projekty za. Dziękuję bardzo. Marcin Łobodziński. Jestem za przyjęciem obu projektów. Dziękuję bardzo. Beata Łukaszewicz. Jestem za przyjęciem obu projektów. Dziękuję bardzo. Małgorzata Mistera. Jestem za przyjęciem obu projektów. Dziękuję. Halina Sarul. Dwa razy za. Dziękuję bardzo. A, Maria Popieluch pominąłem, przepraszam. Jestem za obydwoma projektami. Dziękuję bardzo. Jan Sekta.
W obu przypadkach za. Dziękuję bardzo. Andrzej Szocik, bo chyba już jest z nami. Tak, jestem, tylko mam kłopoty z kamerą. Jestem za obydwoma projektami. Dziękuję bardzo. Olga Łominowicz. Jestem za oboma projektami. I Łukasz Zakrzewski. Łukasz Zakrzewski, projekt numer 1. Jestem za. Projekt numer 2. Jestem za. Dobrze. Proszę Państwa, informuję, że w głosowaniu uczestniczyło 20 członków Rady i oba projekty uchwał zostały jednogłośnie przez Radę zaakceptowane. Dobrze. Proszę Państwa, no nie pozostaje mi w tym momencie już nic innego, jak przejść do czwartego punktu porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję Państwu za sprawne procedowanie i obecność. Witamy Pana Burmistrza. No i proszę Państwa, zamykam 40. nadzwyczajną sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Giżycku.